Okej, to zaczynamy. Miejsce 10 to coś dla koneserów wina, ludzi, którzy lubią wino. Jest to winiarnia, gdzie możecie kupić w bardzo przystępnych cenach bardzo dobre wino. Ja się na winie generalnie nie znam, natomiast wchodząc tam możecie obejrzeć całą tą produkcję, jak to się tam wszystko tworzy. Na koniec jest degustacja i możecie zakupić sobie wino, które właśnie tam jest produkowane. Te wina są bardzo dobre, my z Gosią kupiliśmy tych win aż 8. Część wypiliśmy na miejscu, były to wina półsłodkie, bo takie jakby najbardziej podeszły nam do gustu i serdecznie rekomenduję Wam wizytę w tym miejscu. A drugim miejscem jest tak zwane najstarsze drzewo oliwne, oliwkowe, oliwne na Zakętosie. I tam obok tego drzewka znajdują się takie stragany, które prowadzą lokalni przedsiębiorcy. I na tych stoiskach możecie kupić produkty typu miód, typu oliwa, typu nalewki. I też jest to w bardzo przystępnych pieniądzach. Wszystko jest robione na miejscu, naturalnie. Nie ma w tym żadnej chemii, sztuczności. Zachęcam Was do tego, żeby przynajmniej jakiś mały słoiczek miodu czy małą buteleczkę nalewki zabrać ze sobą do Polski. Zakętos to oczywiście plaże i ciężko mi było wybrać jakąś jedną konkretną plażę, którą mógłbym zarekomendować, bo każda plaża jest troszeczkę inna. Podzielę sobie te pozycje na trzy części, jeżeli chodzi o plaże. Pierwsza część to będą plaże zlokalizowane na południowo-wschodniej części wyspy i gdybym z tamtych plaż miał wybrać jedną najlepszą, to byłaby to plaża Porto Zorro. Dlaczego? Dlatego, że jest to plaża z jednej strony piaszczysta, gdzie jest taki kawałek tej linii brzegowej, gdzie można się na spokojnie rozłożyć, poopalać, pocilować, a oprócz tego zaraz po wejściu do wody są skały, z których można skakać, można sobie tam posnurkować, więc mamy takie połączenie dwóch rzeczy w jednym. Oprócz tego zaraz obok zlokalizowany jest bardzo fajnie zagospodarowany teren, jeżeli chodzi o bar, można zjeść tam jakieś jedzenie, napić się drinka, kawy, piwa. Jest to wszystko na wyciągnięcie ręki. Dwie pozostałe plaże, które mi bardzo przypadły do gustu, to Daphne Beach, plaża, do której prowadzi bardzo fajnie położona droga, idealne miejsce na to, żeby wypożyczyć quada i zjechać na nią quadem, co serdecznie Wam rekomenduję. Nasi sąsiedzi, których poznaliśmy na tym wypadzie, zjechali tam quadem. Pozdrawiam Was serdecznie. Było to w mojej ocenie naprawdę takie fajne doświadczenie, jeżeli chodzi o tą lokalizację. A drugą plażą, która słynie z tego, że przypływają tam żółwie, te żółwie przypływają mniej więcej w takim okresie jesiennym, październik, listopad i składają tam swoje jaja. Jest to terytorium ogrodzone, plaża jest dosyć wąska, ale z taką fajną wydmą za Wami i też z ciekawym widokiem na zachodzące słońce. Jest tak położona, że właśnie zachód słońca jest tam bardzo dobrze widoczny. Tą plażę też Wam rekomenduję. Jeżeli bylibyście z dziećmi, to zdecydowanie taką plażą na typową zabawę jest plaża Banana Beach. Jest bardzo szeroka, piaszczysta i myślę, że tam takim bardziej familijnym składem powinniście się udać. Takim miejscem plażą, którą koniecznie trzeba zobaczyć, jest to Ksigia, tak to się pisze, nie wiem jak to się wymawia. I o ile sama plażyczka jest bardzo mała, to jest położona w takim dole i przy niej znajduje się taka wielka ściana, skała, ściana, tak? Ta plaża jest to siarkowo-kolagenowa plaża. Faktycznie jak się tam podjeżdża, to czuć siarkę, takie zgniłe jajko, nie? No może zapach nie jest super, natomiast no ma to rzekomo wpływ na naszą skórę, cerę i tak dalej, więc polecam wszystkim, żeby tam zajrzeć. Woda jest bardzo chłodna, natomiast jest mega, mega czysta i warto skorzystać z takiej kąpieli właśnie w tym miejscu. Zaraz obok znajduje się Little Ksiga, natomiast no Ksigę koniecznie musicie odwiedzić. Bardzo ciekawe miejsce. Gdybym miał tylko wybrać jedną miejscówkę, do której ja bym chciał jeździć, na przykład po śniadanku albo po obiedzie, to byłaby to plaża trochę daleko położona, nie? Bo jednak lewa strona wyspy jest taka górzysta, tam się serpentyny jedzie ciężko i tak dalej, ale tą plażą byłaby Porto Limnionas Beach. No super lokalizacja, jest to położone w takim zagajniku, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Jest zrobiona, czy nie zrobiona, tam jest taka utworzona taka jakby skałka, na której są leżaki, one są na poszczególnych jakby schodkach, tak to mówię, nazwijmy, zaraz to zobaczycie na dronie. Na górze jest bar, jest bardzo fajna taka zatoczka, nie zagajnik, zatoczka, taka zatoczka, gdzie można posnurkować, woda jest
turbo przejrzysta. Nie ma tam w sumie zbyt wielu ludzi, tak szczerze mówiąc, jak my byliśmy, bo tak jak wspomniałem, tam no jednak trzeba dojechać, tak? I to się trochę jedzie. Ale no miejsce, rewelacja, naprawdę widokowo też świetnie. Rekomenduję, koniecznie trzeba zajrzeć na Porto Limnianas Beach. Nie ma wakacyjnego wyjazdu bez dobrej instagramowej fotki z wyjazdu. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że dziewczyny, faceci też muszą mieć to zdjęcie, tak? Gdzieś tam zrobione i tak dalej. Jest takie miejsce na wyspie, gdzie w mojej ocenie jedno z, ale tu naprawdę można zrobić sobie turbo kozacką fotkę, a mam na myśli wyspę o nazwie Comeo. Jest to wyspa ślubów. Na tą wyspę prowadzi taki, no dosyć długi, jak tam stałem i patrzyłem sobie na odległość od lądu do wysepki, to dosyć taki długi, drewniany mostek. Wygląda to rewelacyjnie. I my będąc na Zakynthosie, niestety natrafiliśmy na cyklon, który zdarza się tam raz na x lat i ten mostek został zmieciony. Mam nadzieję, że podczas waszej podróży mostek już będzie odbudowany. Zazwyczaj odbudowywują go w granicach tam kilku dni. Jest to taka atrakcja, którą w mojej ocenie koniecznie trzeba się przejść. Jak już przejdziecie ten mostek, jest tam zlokalizowana knajpa, można posiedzieć, pochillować, więc zachęcam was gorąco do tego, żebyście się tam udali. I będąc przy wyspie Comeo, będąc przy porcie, który tam się znajduje, koniecznie, ale to koniecznie, jest to kolejna pozycja na dzisiejszym podsumowaniu, wybierzcie się w rejs na wyspie o nazwie Maratonisi. Jest to wyspa żółwi i ona jest w ogóle w kształcie żółwia, nie? No na serio, jak się tam płynie, to wygląda jak żółw. Wycieczka polega na tym, że płyniecie łódką, panowie was wyrzucają na plaży, ta plaża tam sobie otacza kawałek tej wysepki, wpływa się jeszcze do jaskiń. Fajnie, bo się trochę tak człowiek czuje jak na jakiejś takiej bezludnej wyspie, chociaż no jest trochę tych turystów naokoło. Taka wycieczka nie jest droga, my tam za nią płaciliśmy 14 chyba euro, mówię o tym we vlogu, teraz nie pamiętam dokładnie tej stawki, ale nie było to jakieś, wiecie, nie były to jakieś takie wygórowane pieniądze. Płynie się 8-osobowym składem. Panowie tam jeszcze krążą naokoło, szukają tych żółwi. Nam udało się jednego namierzyć. No fajne takie doświadczenie, fajne przeżycie, więc polecam wam koniecznie wybranie się na Maratonisi. Grecja, Zakynthos, słynie z tawern. Na każdym kroku jest tam tawerna, ludzie żyją z turystyki, otwierają knajpy, serwują szamkę. Ciężko jest mi wybrać taką tawernę najlepszą, jeżeli chodzi o jedzenie, tak? No bo gusta są różne, można wejść na TripAdvisora, popatrzeć jak tam turyści opisują, jaką dają punktację pod kątem jedzenia i to wam sugeruję. Natomiast ja skupiłem się tutaj na dwóch lokalizacjach, które pod kątem widokowym totalnie wymiatają. Też można tam zjeść jedzenie, jedliśmy, nie było złe. Więc bardzo serdecznie rekomenduję wam, żebyście się do tych miejscówek udali ze względu na widoki. I pierwszym miejscem będzie Sunset Michalis Taverna. Jak sama nazwa wskazuje, jest to tawerna z widokiem na zachodzące słońce. Jest położona przy takim ogromnym klifie, który spada w dół. No znowuż, jak my byliśmy, ta tawerna była poniszczona przez ten huragan. My mogliśmy oglądać to jedynie na zdjęciach google'owych. Zaraz wam takie zdjęcie z tej knajpy wrzucę, żebyście zrozumieli, o czym mówię i pokażę wam też, jak to wyglądało, kiedy my tam przyjechaliśmy. Tawerna koniecznie do odwiedzenia, szczególnie wieczorową porą. Jedynką dla mnie jest Kerry Lighthouse Tawerna. Wow, po prostu wow. Knajpa położona w takim miejscu, że jak się tam przychodziło, to od razu szczęka w dół, tak? No takie ja przynajmniej miałem wrażenie. Jest taki fajny mostek, gdzie można się troszeczkę wychylić. Jest to oczywiście wszystko przy klifach. Knajpka też bardzo ładnie zagospodarowana. Są świetne miejsca takie, gdzie można posiedzieć przy stoliku, można posiedzieć na ławkach, poduszki. No wiecie, o co chodzi. No ekstra, po prostu naprawdę wyglądało to rewelacyjnie. Na pewno będziecie zadowoleni z tego wypadu. Troszeczkę dalej znajduje się taki dziki punkt widokowy, na który też zachęcam, żebyście sobie podeszli spacerkiem, na przykład po zjedzeniu lunchu. Kto mnie ogląda, ten wie, a kto mnie nie ogląda, a włączył sobie akurat ten film, to mówię, że ja jestem fanem viewpointów, tak? Mówiąc po polsku. I ten, który jest po prostu kosmosem do robienia zdjęć, do polatania sobie dronem, bo można śmiało jak najbardziej, nazywa się Navagio Viewpoint. No jest to punkt widokowy na statek, tak? Na wrak, na zatokę wraku. I przejeżdżając na ten punkt możecie wyjść sobie na taką platformę widokową,
której tak, no coś tam ten statek widać, ale nie do końca. I udając się w prawą stronę, stojąc na wprost do platformy, jakieś 300, może 400 metrów, dojdziecie do takiego punktu, gdzie na skalę zlokalizowany jest krzyż, wisi tam flaga grecka i stamtąd jest niesamowity widok na wrak. Robiliśmy sobie tam z Gochą chyba najlepsze w sumie zdjęcia z naszego całego pobytu na Zakynthosie. Ja też tam polatałem dronem, mam super ujęcia, właśnie teraz je oglądacie i uważam, że jest to pozycja po prostu obowiązkowa. Polecam szczególnie na wschód albo zachód słońca. Mega klimat. Nie będę jakoś specjalnie oryginalny, mam wrażenie, że łatwo się domyśleć, co takiego będzie znajdowało się pod jedynką. Pomijając tą całą komerchę, no bo to jest komercha, no dla mnie to też jest komercha. Cały czas przypływają statki, możesz wyjść na godzinkę, za godzinkę statek przypływa, zawijacie, przypływają kolejni. Mimo wszystko w sezonie i tak ta wymiana statków jest bardzo duża, przez co na samej plaży znajduje się kupa turystów. My będąc we wrześniu, mam wrażenie, że doświadczyliśmy takiego zjawiska, gdzie tych turystów nie było zbyt wielu. Wpływ na to miały a. kwestie związane z pandemią, b. fakt, że wstaliśmy z samego rana i popłynęliśmy jednym z pierwszych tych rejsów na Zatokę Wraku. Plaża, już pomijając wrak, który tam stoi, tak? Gdyby go nie było, to też byłby to dla mnie numer jeden, chociaż ten wrak no, dodaje takiego, nie wiem, pirackiego klimatu, tak to może nazwijmy. Otaczające ją naokoło klify są gigantyczne, naprawdę gigantyczne. Człowiek czuje się tam tak właśnie fajnie przytłoczony przez tą naturę, nie? Z jednej, z drugiej strony. Plaża z mega czystym piaskiem, błękitna, czyściutka, dosyć głęboka zaraz po wejściu, więc można sobie tam ponurkować, pochillować. No bucket list, tak? Dla mnie to było miejsce, które zawsze chciałem w życiu odwiedzić. Prywatnie polecam Wam, żebyście skusili się na tą wycieczkę, tak? Nie odkładali tego, bo coś tam, te wycieczki nie są jakieś drogie, a Zatokę Wraku naprawdę trzeba zobaczyć. To tyle, moi drodzy. Cały czas patrzę na te miśki tutaj na dole ekranu, bo je widzę tutaj w ekraniku takim przesuwanym. Nie mogę się skupić, nie mogę się skoncentrować, opowiadając Wam to wszystko. No ale nieważne. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Liczę na to, że odcinek Wam się przyda. Będziecie jechać na wyspę, będziecie wiedzieć mniej więcej co jak. Zobaczyliście sobie to wizualnie, a nie na przykład przeczytaliście na jakiejś stronie internetowej opisową treść tych miejsc, o których Wam tutaj powiedziałem. W opisie filmu na dole jest link z taką mapą googlową wszystkich miejsc, które odwiedziliśmy. Jak będziecie sobie jechać samochodem, możecie sobie wejść w tego linka i sobie strzelać po prostu po tych miejscach i nawigacja Was automatycznie przekieruje. One są wyszczególnione, macie to wszystko na gotowo, to takie ułatwienie dla Was do poruszania się po wyspie, żebyście nie musieli tych nazw szukać, wpisywać, tylko korzystajcie sobie z tego linka i on automatycznie przekierowuje do mapy googlowej. Serdecznie polecam. Wszystkiego dobrego, dziękuję Wam za oglądanie. Wszystkiego dobrego w nowym roku w ogóle. Zdrówka, trzymajcie się i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Ciao!